Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Auron, a my dziś porozmawiamy sobie na temat szóstego odcinka drugiego sezonu Winland Sagi. Tytuł odcinka to Chce Konia. I po raz kolejny jest to tytuł odcinka, który w jakiś sposób oczywiście wiąże się z jego treścią, natomiast to samo Chcenie konia, ta potrzeba jego posiadania jest tylko początkiem odcinka pewnym bodźcem, który odpala dalsze wydarzenia. Jeżeli o wydarzeniach można tutaj mówić, bo no nie do końca są to wydarzenia, nie dzieje się tutaj nic wielkiego. To jest kolejny odcinek, który jest częścią. Tej, jak to już nazwaliśmy, Farmland Sagi. Nie lubię za bardzo tego określenia, ale dość nieźle określa to, co aktualnie się w tym anime dzieje. Co, jak już mówiłem, w żaden sposób mi nie przeszkadza. Jest to treść, którą jak najbardziej chłonę. Z każdym odcinkiem nawet coraz lepiej ją przyjmuję, bo po prostu już się przyzwyczaiłem do takiego tempa opowieści i do takiego natężenia akcji, albo raczej jego braku. Więc tym bardziej nie pasuje mi tutaj treść piątego odcinka. A tego poprzedniego, który był poświęcony Knutowi, bo spodziewałem się, że skoro jest cały odcinek poświęcony Knutowi, to w następnym odcinku w jakiś sposób te losy Knuta i naszych głównych bohaterów się skrzyżują. Tymczasem po prostu między czwartym a szóstym odcinkiem jest przerwa na to, żeby knut miał swoje 5 minut. Jeżeli tak to było powiedziane w mandze, to uważam, że trochę w złej kolejności, bo jakby rozumiem, że potrzebna jest informacja o tym, jak Knut doszedł do tronu. Natomiast nie widzę powodu, żeby przerywać opowieść Torfina i Einara tym właśnie krótkim backstory, jeśli możemy nazwać to backstory, bo jak rozumiem to jest coś, co się dzieje w międzyczasie. W każdym razie, przechodząc już do treści odcinka i tego chcenia konia, mamy pierwszą scenę już z Torfinem i Einarem, gdzie minęło trochę czasu, Torfin zaczyna nosić związane włosy, dojrzał chłopak, być może nawet je skróci, nie wiadomo. W każdym razie widać, że minęło trochę czasu, bo obydwaj mają już jakiś tam zarost. Na końcu odcinka zresztą już są w ogóle kudłaci, ale o końcu odcinka będzie na końcu odcinka standardowo. W każdym razie okazuje się, że wyrywanie pniaków razem z korzeniami z ziemi, żeby wreszcie przygotować ją pod zasiew, nie jest takie łatwe, kiedy ma się do dyspozycji wyłącznie dwa ludzkie mięśnie. Nie wiem, dlaczego mówię dwa ludzkie mięśnie. Ludzkie mięśnie w dwóch. Egzemplarzach o w dwóch zestawach, tak to nazwijmy. Więc no, nie dają sobie rady. I wymyślają, że przydałby się do tego koń, bo koń dobrze ciągnie. Tak. Parobkowie. Oczywiście nie chcą tego konia oddać, jak to parobkowie nie chcą pożyczyć, mimo tego, że Ketil, właściciel Torfina i Einara jako niewolników wyraził na to zgodę. No ale parobkowie jak zawsze robią pod górę, grają tutaj w dalszym ciągu rolę takich bullies. W każdym razie przynajmniej nie robią problemu w momencie, kiedy Torfin i Einar dostają tego konia e, w ramach pożyczki. Natomiast dostają go oczywiście nie od parobków, a od nowej, no nowej, nie nowej postaci, która się pojawia w treści. Sferkel, Sferkel okazuje się... Być ojcem Ketila. Trochę mnie zdziwiło to, że parobkowie nie kojarzą tego faceta od razu, ale w sumie to trochę zrozumiałe, bo nie wyobrażali sobie tego, że. Ktoś taki jak Sferkel, którego postrzegają jako totalnego buca, pożyczyłby Torfinowi i Einarowi konia. No ale to się ostatecznie dzieje. Sferkela już widzieliśmy w odcinku trzecim. To jest ten staruszek, u którego wąż, który zresztą również pojawia się w tym odcinku, o tym zaraz, gdzieś tam sobie przesiaduje, spędza u niego czas, dotrzymuje mu towarzystwa, mają relację taką właśnie chyba towarzyską, coś w ten decenj, o zresztą wąż nawet na mówi w tym odcinku, bo Sferkel wydaje się nieszczególnie zainteresowany jego towarzystwem, ale wąż mówi, że gdyby mnie nie było, to czułbyś się samotnie. I większość tego odcinka skupia się właśnie na takiej dość ciekawej interakcji pomiędzy Sferkelem, Torfinem Einarem, który zostają zaproszeni do niego na posiłek oraz Wężem. I głównym elementem tej interakcji, tej rozmowy jest obawa Sferkela o to, że całe ziemie Ketila mogą zostać zaatakowane przez kogoś więcej niż jacyś tam randomowi złodzieje do Obrony, przed którymi wynajęci są ludzie węża. Wąż wydaje się wobec tego tematu raczej spokojny, nie obawia się może nie tyle tego typu sytuacji, ale że tego typu sytuacja będzie trudna. Jest pełen wiary w swoje możliwości i możliwości swoich ludzi. Jednocześnie pod tym względem spoufala się z Tofienem, do którego chyba nabrał szacunku w momencie, kiedy miał z nim ten jeden krótki konflikt. W ogóle to bardzo miłe, że Sferkel traktuje Torfina i Einara właściwie na równi wyraża to poprzez zdanie, że ludzie, którzy pracują, zasługują na godny posiłek wobec węża, którego praca jest w sumie odstraszanie po prostu ludzi, a nie tyle, co, co rozwiązywanie problemów, bardziej działa w tym momencie jako takie narzędzie zapobiegawcze. Swerkel nie do końca jest z tego zadowolony, uważa jego i jego ludzi za darmo zjadów, no ale oczywiście nie może tutaj za bardzo się z tym kłócić. Ważne jest też to, że Swerkel. I Ketil zdają się nie być ze sobą w zbyt dobrych relacjach. Obydwaj mają inne pomysły na to, jak powinno być zarządzane i prowadzone to gospodarstwo, i o tym też jest kawałek. Natomiast na razie nie wyrosło to na nic większego. Więc mamy te interakcje odnośnie potencjalnej bitwy, nazwijmy to, z jakąś tam grupą chociażby Danów, mimo tego, że to jest Dania, no to mogą tutaj być też jakieś większe grupy wikinskie, które będą. Będą chciały sobie zagarnąć ziemię Ketila. Jest tutaj też filozofia tego, że im większe kto ma bogactwo, tym bardziej musi się o to bogactwo martwić, bo większa fortuna bardziej kusi właśnie jakieśkolwiek bandyckie zapędy. Nie bez powodu, zdaje mi się, jest mówione o tym wszystkim, o tych potencjalnych zagrożeniach, które mogą nastąpić w przypadku tego ogromnego gospodarstwa Ketila. Wydaje mi się, że jest o nich mówione jako pewnego rodzaju foreshadowing dla wydarzeń które będą miały miejsce. Zdaje mi się, że już wkrótce nastąpi coś takiego. Dlatego też w narracja w jaki sposób odbiorcę na to przygotowuje. Mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy, bo liczę, że Torfin, który w tym odcinku również coraz bardziej rozprawia się ze swoją przeszłością. Swoją przeszłością brutalną, krwawą, przeszłością wojownika, od której on chce uciec, od której zawsze chciał uciec, i od której udaje mu się w gruncie rzeczy już troszeczkę uciekać. O czym pod koniec odcinka bardzo ważna rzecz, ale o tym zaraz, bo o końcu odcinka, na końcu odcinka oczywiście. To będzie musiał się z tą przeszłością ponownie zmierzyć. Ponieważ, tak jak wspomniałem już na samym początku, chyba przy okazji drugiego odcinka, zdaje mi się, że że Einar i Torfin akurat darzą pewnego rodzaju sympatią Ketila i będą chcieli dla jego gospodarstwa jak najlepiej. Czują się przez samego Ketila pomijając fakt parobków uczciwie traktowani i być może będą chcieli rzeczywiście tego gospodarstwa aktywnie bronić. Jeżeli coś takiego się stanie, to ja uważam, że to dla Torfina będzie nie tyle szansa na to, żeby znowu z tą przeszłością wejść w konflikt, a tyle, co ją zaakceptować, zrozumieć to, że jego wojownicze umiejętności mogą również służyć czemuś dobremu, bo on w tym momencie, zdaje mi się, nie widzi żadnego dobrego zastosowania dla swoich umiejętności. Zawsze służyły tak naprawdę jakiemuś osobistemu interesowi Askelada i jego grupy, bo on był przecież po prostu przez tą grupę wykorzystywany. A teraz być może będą mogły posłużyć temu, żeby kogoś obronić, żeby coś obronić. A propos bronienia, jest w języku angielskim takie określenie, którego bardzo często używają angielscy recenzenci. Protect that smile. Nie wiem, czy możemy już mówić o uśmiechu w przypadku Torfina, ale coś w tym stylu na sam koniec odcinka się pojawia. Bardzo ciepła scena. Już po kolejnym, zdaje mi się, timeskipie kilkutygodniowym lub nawet kilkumiesięcznym, gdzie widać już zmiany w wyglądzie naszych bohaterów, gdzie oni są już zarośnięci, bo pewnie też nie mają za bardzo sposobności do tego, żeby regularnie się golić. Wówczas Einar nazywa Torfina przyjacielem. Torfin reaguje na to zdziwieniem, ponieważ prawdopodobnie takie słowo w jego słowniku po prostu nie miało okazji przez całe jego młodzieńcze życie zawitać. Ostatni raz, kiedy torfin się uśmiechał, to były początki pierwszego sezonu, gdzie torfin jeszcze cieszył się po prostu dziecięco z tego, że już po, po śmierci jego ojca udawało mu się jakieś tam drobne osiągnięcia poczynić. To było jeszcze przed tym, jak pierwszy raz kogoś musiał. Zabić. I po tym jak pierwszy raz kogoś zabił torfin do samego końca, wydaje mi się do samego końca, ani razu się nie uśmiechnął. Nie jestem pewien, czy w jednej scenie z knutem na wozie, gdzie on przedrzeźniał knuta i jego pizdowatość, że tak powiem. Czy tam się czasem z niego nie zaśmiał. Wydaje mi się, że nie. Więc tutaj dzieje się coś, co jest. Nie uśmiechem, ale jego namiastką, jakimś krokiem w stronę uśmiechu, na samym końcu, w jednym z ostatnich kadrów odcinka. Tak jak właśnie powiedziałem, Protect That Smile. Chrońmy ten uśmiech. Jakby chciałbym, chciałbym, żeby Torfin rzeczywiście miał. Powód się uśmiechnąć, żeby. On te powody ma już, chyba w tym momencie one są, natomiast żeby potrafił je docenić, żeby potrafił ten uśmiech rzeczywiście szczerze z siebie wykrzesać, czekam na to. Przypomina mi się tutaj kwestia uśmiechu Eri z boku No Hero Academia, przy którym autentycznie się popłakałem, bo to było coś, na co człowiek czekał, co bardzo mocno antycypował. I ten uśmiech Torfina to jest też coś, na co bardzo, bardzo mocno czekam. Jestem ciekaw, czy to się rzeczywiście pojawi. Teraz zostaliśmy tego na miastkę, co budzi we mnie jeszcze większą nadzieję. Dzieje. Także dobrze bawiłem się przy tym odcinku. Tak jak wspomniałem na początku, jestem już bardzo mocno wciągnięty w to tempo opowiadania. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Tyle z mojej strony na temat tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, bo na pewno pominąłem jakieś istotne kwestie, które warto pewnie poruszyć. I dzięki serdeczne. Widzimy się przy kolejnym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.